Jeśli znalazłeś się tutaj, istnieje kilka możliwych scenariuszy. Ten film pojawił ci się w swoich polecanych na YouTube. Kliknęłeś w miniaturkę, ponieważ zobaczyłeś na niej Sagiego i Pola. Jesteś ciekawy kontynuacji poprzedniego filmu o tym, co zniszczyło Igrzyska Śmierci. Jeśli dotyczą cię punkty A lub B, zalecam obejrzenie poprzedniego filmu przed przystąpieniem do tego. Natomiast jeśli interesuje cię kontynuacja, dobrze trafiłeś. Zapnijcie pasy. Od premiery poprzedniego filmu, który poruszał temat upadku polskich Igrzysk Śmierci, minęły niecałe 3 tygodnie. To jednak wystarczyło, by sytuacja uległa znaczącym zmianom, które zasługują na omówienie w formie aktualizacji. Poprzedni film zajmował się działalnością grupy cyberprzestępczej, społeczności Minecrafta. Ten film skupi się na analizie i kontrargumentacji ich odpowiedzi oraz omówi reakcję administracji Sagiego na całą sprawę. Dwa dni po premierze ostatniego filmu, Mibex, były członek omawianej grupy cyberprzestępczej, postanowił odnieść się do ostatnich 3 filmów komentarzy, w których odegrał kluczową rolę. Jego wyjaśnienia zostały pozytywnie przyjęte przez społeczność, co dało mu, jak się wydaje, drugą szansę. Przeprosił za upublicznione nagrania głosowe, w których mówił o pobiciu własnej matki, ustawieniu igrzysk z nagrodą pieniężną oraz braku szacunku do współpracowników. Obiecał również odciąć się od zakolaków. Po najnowszym na ten moment filmie Mikiego, czyli Co zniszczyło Igrzyska Śmierci, Dzień Sądu Minecraft Community, odciąłem się od zakolaków. Nie mam już nic wspólnego z tym, co będą dalej robić, po prostu nie jestem za kolakę. W tym miejscu warto się jednak zatrzymać, ponieważ nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kilka dni po opublikowaniu filmu Mibexa zauważono, że bierze on udział w rozgrywkach na alternatywnym koncie, grając razem z członkami za kolaków. Postanowiłem do niego napisać, zwracając uwagę, że jego działania są sprzeczne z deklaracjami o odcięciu się od przestępców. Otrzymałem długą odpowiedź, w której stwierdził, że miał na myśli to, że nie jest już częścią za kolaków i utrzymuje kontakt jedynie z kilkoma z nich. Zwróciłem uwagę, że w takim razie użył niewłaściwego słowa, mówiąc o odcięciu się od za kolaków. Wkrótce potem Mibex opublikował post na swojej karcie społeczności, w którym wyjaśnił, że jedynie opuścił ich Discorda i ekipę, ale przestępcy wciąż są jego kumplami. To szokujące, biorąc pod uwagę, jak poważne zarzuty zostały wobec nich postawione i jakiej natury były działania tej grupy, nawet w stosunku do samego Mibexa i jego najbliższych. To, jak chore rzeczy przestępcy robili nawet w kierunku Mibexa, to wygląda tak, że Mibex się wnerwił i poszedł rozwalić iPhone'a 15 głowę. Mimo to nazywa teraz tych ludzi swoimi kumplami, choć wcześniej twierdził, że boi się o swoje życie z ich powodu. Zupełnie szczerze, ja się boję o tak naprawdę o swoje życie. Tego samego dnia, kiedy to ogłosił, Mibex uruchomił streama z zakolakami. Ludzie wybaczyli Mibexowi, ponieważ w ostatniej chwili zdecydował się stanąć do walki z tym złem. Zamiast tego jednak kolejnym krokiem po jego wyjaśnieniach było pojawienie się streama z udziałem tego samego zła, z którym walczył. Co więcej, Mibex został zauważony na kanałach do nagrywania z zakolakami. Tego samego dnia pisał też do różnych osób, pytając o udział w nagraniu. Ale najwyraźniej nikt się nie zgodził, więc wziął do nich za kolaków. Mibex twierdzi, że źle zinterpretował słowa odcięcie się. Możliwe, że początkowo miał naprawdę na myśli zerwanie wszelkich więzi z grupą. Szczególnie, że niecierpliwie czekał na publikację filmu, aby to zrobić. Jednak później coś się zmieniło. Mibex podkreślał później, że nie miał na myśli całkowitego odcięcia się od za kolaków, tylko opuszczenie ich ekipy i Discorda. Ale zgadnijcie co? To też najwyraźniej źle zinterpretował, ponieważ wrócił do za kolaków. Po tym jak Bug wytknął mu, że nadal trzyma się, z nie bójmy się użyć tego słowa, przestępcami, Mibex zaczął go obrażać, co jest sprzeczne z jego przeprosinami, których żałował za brak szacunku wobec m.in. Baka. Pomijając to, Mibex nigdy nie przeprosił za doxing, reportowanie u Sagiego, niszczenie czyjegoś Discorda oraz zlecanie ataków DDoS. Naszym zdaniem Mibex początkowo podjął walkę z grupą, ponieważ zaczęli nękać także jego. Gdy temat był gorący i wszyscy skupili się na tym, co zrobiła grupa, ogłosił, że się od nich odcina. Jednak gdy szum nieco ucichł, ponownie zaczął działać razem z nimi w internecie. Według słów Mibexa, zakolaki stali się bardziej family friendly. Chcą nawet przeprosić. Ogólnie to super chłopaki. Godzinę po premierze filmu pojawiła się odpowiedź ze strony przestępców w formie slandera, który miał na celu wyśmianie całej afery. Film zawarł nowe brudy na Mibexa. Kolejne głosówki, które nagrali przestępcy, w których likuje on na przykład mamę Baka. To jest metoda, którą zakolaki stosowały przez długi czas. Zmowa milczenia omówiona poprzednio nie ograniczała się jedynie do nękania osób, które już udzieliły nam informacji, aby zastraszyć kolejnych potencjalnych informatorów. Polegała również na szantażowaniu tych, którzy wiedzieli o nich kompromitujące fakty. Jeśli ktoś ujawnił brudy na zakolaki, oni odpłacali się tym samym, ujawniając kompromitujące informacje na temat tej osoby. Tak właśnie ujawniono materiały na Mibexa, którego nagrywano. Podobne działania były skierowane przeciwko Mateokowi po kwietniowym poście, w którym prosiłem o informacje o zakolakach. Aki napisał, że przecież mają dowody na Węgiełka, czyli Mateoka, który całkowicie przypadkowo wycofał się z udzielenia nam informacji w tamtym czasie. Co za przypadek.
Możliwe, że doszło tam do zastraszenia niewygodnymi faktami. Zarzut wobec mnie dotyczy rzekomego ustawienia Manhuntów, gdzie jako dowód pokazano wpadki z jednej rozgrywki. Co ironiczne, oskarżają mnie o to osoby, które same dopuszczały się ataków cybernetycznych, by wygrywać nagrywki. Cheatowały w trakcie rozgrywek i ustawiały całe igrzyska, oszukując wielu ludzi. Przesłano screena, na którym widać gracza na niebie na Manhuncie. W rzeczywistości była to jednak kamera, a nie uczestnik Manhunta. Nie korzystaliśmy wtedy jeszcze z replay moda, a żaden ze skinów łowców nie przypominał latającego gracza. Kolejnym zarzutem było wysyłanie rasistowskich oraz toksycznych treści, ponieważ na czacie pojawiły się słowa nigger lub kyt między łowcami. Jednak wszystkie te wiadomości były wysłane na prywatnym serwerze w gronie zgranej ekipy i były skierowane do nas samych. Żaden z nas nie ma między sobą konfliktu, nikt nie jest rasistą, a słowo nigger nie zostało użyte w celu obrażenia kogokolwiek. Co więcej, osoba, która nadawała tę nazwę przedmiotom łowców i bawiła się w niewłaściwy sposób na nagrywce, od tamtej pory nie pojawiła się w żadnym kolejnym filmie, właśnie z powodu tej sytuacji. Co więcej, wszelkie rzeczy, o które nieudolnie oskarżają mnie ci ludzie, pochodzą z zamkniętej nagrywki i zamkniętego serwera tylko dla jej członków, działu technicznego oraz pozostałym członkom Team 129 oglądającymi Manhunta na trybie spektatora. Wy natomiast cheatowali się na otwartej nagrywce dla widzów, na ponad 100 osób. I to jeszcze nagrywce o nagrodę pieniężną. I macie czelność oskarżać mnie o ustawianie. Jeszcze co do rasizmu. Ogromną hipokryzją jest to, że zarzucają to osoby, które robiły 100 razy bardziej rasistowskie rzeczy. Różne teksty, memy. Okazało się, że spokój pomiędzy Mibexem a grupą nie trwał długo, gdyż zakolaki wkrótce ponownie zaczęli nękać Mibexa. Czy można było się spodziewać czegoś innego? To, o czym pisze Mibex, idealnie współgra z wiadomościami lidera grupy, który prosił go, by tym razem niczego mi nie mówił. Mimo to Mibex poinformował mnie, że grupa przygotowuje drugi film, mający na celu wyjaśnienie sprawy i zaatakowanie mnie. Zakolaki przeglądały całą zawartość mojego kanału. Wszystkie najstarsze filmy, zapisy streamów i nie znaleźli niczego, czym mogliby mnie skompromitować. Poza dwiema sprawami, którymi chcieli się posłużyć jeszcze w maju, ale obsrali zbroję. Pierwsza z tych rzeczy dotyczy wspomnianego wcześniej ustawiania Manhuntów. A druga? Kradzieży animacji youtuberów i publikowania ich jako własnych 5 lat temu. Wiedziałem o tym już podczas zbierania materiałów z przecieku Discorda zakolaków, ale celowo tego nie poruszałem, aby dać grupie jeszcze większą możliwość pogrążenia się. Wszystko dokładnie przemyślałem. Czy w pierwszym filmie poruszono temat ustawiania Manhuntów? Oczywiście, że tak. Co może znaleźć się w drugim filmie atakującym, niegdy grupa ma tylko tą jedną ostateczną broń? Uratowani! Uratowani jesteśmy! Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Ha, ha, ha! Wszystko tu łączy się w całość. Grupa chciała zrobić ze mnie złodzieja, by wybronić z własnych zarzutów. Więc teraz się skupcie. Czy ukradłem produkcję zagranicznych animatorów? Czy dopuściłem się plagiatu? Czy jestem złodziejem? Drogie zakolaki, patrzcie, jak wasza ostatnia nadzieja umiera. Filmy, o których mówimy, nie były kopiami animacji, a jedynie ich fragmentami dopasowanymi do muzyki, tworząc covery z postaciami z serii animacji z Minecrafta. Posiadam pełną zgodę na wykorzystanie animacji, których nazwa serii lub autor nie został podkreślony w tytule. Wysłałem nawet fragmenty filmów autorowi i pytałem, co sądzi o filmie. Autor także prosił o pomoc przy mapach do kolejnych animacji. Dodatkowo zachęcał mnie do publikowania kolejnych, na co nie ma dowodu, gdyż jego kanał został zhakowany i chwilowo usunięty, co usunęło wszystkie komentarze, które mi zostawiał. W przypadku dwóch pozostałych animatorów, nick autora i seria są stale podkreślane, w przypadku drugiego podkreślona jest nazwa oryginalnej animacji, z dopiskiem, że jest to cover. A sam kanał nazywał się wtedy Mickey129 Covers, co jasno wskazywało, że są to jedynie tributy do postaci z ulubionych serii animatorów, których oglądałem jako dziecko. No i w pizdu i wylądował. Cały misterny plan też w pizdu. Sam film nie obił się znaczącym echem, jednak ohydna jest sekcja komentarzy filmu. Z jak bardzo chorą sytuacją mamy do czynienia i jak bardzo chore wzorce i w ogóle myślenie muszą czerpać i posiadać osoby, które po zobaczeniu filmu o całym szeregu przestępstw, które popełnili członkowie grupy, zdecydowały się na przyklaskiwanie zakolakom, prosząc nawet o nagrywanie filmów z popełniania przestępstw przez grupę, na co nawet jeden z nich się zgodził. Mamy do czynienia z poważnym kryzysem moralnym. Jeszcze przed filmem, gdy na YouTubie wisiał sam trailer, zakolaki zaczęły przeszukiwać swojego Discorda, próbując sprawdzić, co mogę pokazać w filmie. Co ważne, ciągle w niewiedzy, że posiadamy pełne nagrania ich wszystkich czatów. W tym czasie skontaktował się ze mną nawet o chłopczyku, czyli lider grupy, pisząc, że w trailerze zauważył fragment, który pochodził z kanału Make It Mem, w rzeczywistości Make It Cell. I były tam jedynie niewinne żarty, które były inside joke'ami grupy. Macie wspaniałe inside joke'i w grupie, takie jak zlecenie zabójstwa mojej osoby, moja śmierć czy zabijanie noworodków. O chłopczyku w chwili pisania tego nie był absolutnie świadomy tego, że posiadamy pełną zawartość tego kanału, więc farmazonił, by wyjść z twarzą z afery. Gratulacje, użytkowniku. Kolejna z reakcji nastąpiła ze strony Intela, innego członka grupy. Po wszystkich tych zarzutach i nagłośnieniu całej przestępczej sprawy, Intel, korzystając z konta, które chyba miało ukryć jego tożsamość, oskarżył mnie o zamawianie podróbek markowych ubrań na PandaBuy'u. No ja pierdolę. Trudno nie zauważyć, jak absurdalna jest to odpowiedź na zarzuty dotyczące doxingu, nękania i ataków cybernetycznych.
politycznych, ale to już inna kwestia. Co zabawniejsze, macie moje nazwisko, które tak chętnie wykorzystujecie. Macie też mojego maila. Dlaczego więc nie sprawdziliście, czy faktycznie znajduje się w bazie wycieku danych z PandaBay? Co pozwoliłoby wam zweryfikować swoje oskarżenia? Ta baza danych jest szczególnie łatwo dostępna, więc weryfikacja przed takim zarzutem nie powinna stanowić problemu. Zwłaszcza, że Intel sam bardzo chętnie korzysta z innych wycieków. Jedynym sensownym argumentem Zakolaków jest odpowiedź na fragment wiadomości Rexa, przy której błędnie stwierdziłem, że przeprowadzał ataki DDoS w tym momencie. Był to błąd wynikający z faktu, że wiadomość przestępcy była całkowicie wyjęta z kontekstu. W sytuacji, gdy grupa często zajmowała się podobnymi działaniami oraz pisała o nich właśnie bez kontekstu, łatwo było źle zinterpretować wiadomości Rexa o maszynie i danych dotyczące stabilności internetu. Była to jedyna pomyłka na ponad 500 dowodów zebranych w ramach bardzo obszernego śledztwa. Jednak Zakolaki sprytnie ją wykorzystały. Litewski, który na ostatnim streamie kilkukrotnie wypominał ten błąd na czacie, wcześniej zapewniał mnie, że nigdy nikogo nie zdoksował i nie jest związany z Zakolakami. Jak się jednak okazało, Litewski dopuszczał się doksingu danych Baka, co zostało ujawnione w poprzednim filmie. Do tej pory nie odniósł się do tego zarzutu, zamiast tego skupiając się na wytykaniu mi tej pomyłki. Cała reakcja grupy, absurdalne zarzuty i obrócenie tego w slander jest próbą odwrócenia uwagi od przestępstw, które popełnili członkowie, oraz manipulacji opinią społeczeństwa. Wykorzystanie jedynego błędu filmu do odwrócenia reszty zarzutów było sprytnym ruchem grupy, za pomocą którego chcieli wybrnąć z afery. W trakcie produkcji poprzedniego filmu nie zauważyłem istotnej kwestii, czyli obecności osób bardzo zamieszanych w sprawę w gronie moderacji Sagiego. Jednak w przeciwieństwie do na przykład Villa, dobrze to ujące potworek, nie zadziało się nic. Administracja Sagiego zdaje się nie przejmować tym, że w jej składzie znajdują się osoby, które nękały innych w internecie, tworzyły przeróbki z wizerunkami ofiar oraz rozsyłały kompromitujące rendery, a także osoby o toksycznym zachowaniu. Na przykład jeden z administratorów, Fines, na obecnych Zakolaków na Discordzie zareagował sarkastycznie, prosząc o nielikowanie niczego i witając członków grupy przestępczej. Kolejna administratorka razem z Zakolakami śmiała się z wyzwisk lidera Zakolaków skierowanych w stronę Mibexa, za to, że ten udzielił nam kluczowych informacji. Moderator Sagiego, Mateshi, twierdził, że znalazł się na Discordzie Zakolaków, dlatego, że każdy, kto grał w igrzyska, tam był. To stwierdzenie jest jednak nieprawdziwe. Choć rzeczywiście na serwerze było więcej osób, jednak twierdzenie, że całe community igrzysk tam się znajdowało, jest sporym naciągnięciem faktów. W swoim filmie nie wspomniałem o każdej osobie obecnej na serwerze, lecz jedynie o tych, którzy zachowywali się tam niewłaściwie. Były tam nawet osoby takie jak Corona Creeper czy Raelx, które są ważnymi osobami dla tej społeczności. Jednak żaden z nich nie zrobił tam niczego złego. Nawet jeśli zgodnie ze słowami Mateshiego wszyscy gracze igrzysk byliby na serwerze, nie każdy z nich śmiał się z moderatorek, rozsyłał obrzydliwe rendery czy obrażał uczestników igrzysk Sagiego. Takie zachowania, zwłaszcza ze strony moderatora, jakim jest Mateshi, są nie do przyjęcia. Dla jasności kontekstu, moderacja Sagiego w tym czasie kłóciła się o winę Afika w aferze, która niedawno wybuchła. Jeden z członków serwera, który bronił Afika, w pewnym momencie zapytał Mateshiego, czy to przypadkiem nie on miał coś wspólnego z Zakolakami, co spowodowało te wiadomości. Polu jak gdyby nigdy nic wielokrotnie rozmawiał na kanałach głosowych z osobami zamieszanymi w tą sprawę. W tym nawet z tymi spoza samej moderacji. Kiedy zgłoszono, że w moderacji są osoby takie jak Mateshi oraz wiadomości o tym, że Polu niszczy sobie PR, twórca stwierdził, że Mateshi nie zrobił niczego złego. Brak reakcji Sagiego pozwolił na bezkarność moderacji. Widać to w wiadomościach Omka, w których wyśmiewa dostanie przez nich bana w obliczu całej afery. Co więcej, sprawa Omka nie kończy się w tym miejscu. Z jednej z taśm rozmów Zakolaków, przekazanych nam przez naszego informatora, wynika, że lider grupy przyznał, iż Omek likował podania widzów Sagiego na jego igrzyskach, z których później grupa się wyśmiewała. I o co chodziło z moim informatorem? No bo ogólnie Omek naplikował każdego podanie, no bo on miał dostęp i on nie sprawdza, co nie? No dobra. Jedyna zmiana, jaka pojawiła się na Discordzie Sagiego, nastąpiła po nagłośnieniu sprawy przez C-Potworka, gdyż część Zakolaków otrzymała bany. Jednak co z tego, jeśli w każdej chwili mogą dołączyć nam z Multicon, co także ułatwia obecność zamieszanych osób w moderacji Sagiego. Tym bardziej, że Omek na igrzyskach Afika odbanowywał członków grupy. Omek nie ogarnie umbanów? Może ogarnie. Omek. Łafika? Jak on tylko z żółtym gada. Macie umbana. Administracja Sagiego nie tylko ignoruje kontrowersyjne osoby w swoim zespole, ale również toleruje toksyczne zachowania i niewłaściwe praktyki Zakolaków. Brak reakcji ze strony samego Sagiego, reszty moderacji i śmiech z wyzwisk skierowanych w stronę Mibexa oraz nieprawidłowości związane z Omkiem świadczą o bardzo poważnych problemach w zarządzaniu i braku konsekwencji w tej sprawie. Co jest niepokojące, gdyż twórca mający zasięgowo najlepsze filmy z igrzysk zdaje się mieć najgorszą moderację ze wszystkich. Jednym z moderatorów na Discordzie Tekini jest osoba, która wcześniej pełniła rolę informatora i wtyki Zakolaków podczas igrzysk Mantisa oraz Felta. Jak wspomniałem w poprzednim filmie, była to tylna furtka umożliwiająca członkom grupy dołączanie z Multicon i unikanie banów. Ta sama osoba została zauważona w moderacji Tekini, o czym natychmiast postanowiliśmy ją poinformować. Co zaskakujące, po dołączeniu do jej Discorda zostałem zbanowany z obu swoich kont. Co było pewne, Tekini dowiedziała się o obecności tego moderatora dzięki Willowi. Następnego dnia sprawa mojego bana na serwerze Tekini została wyjaśniona jednak w dość nietypowy sposób. Po skontaktowaniu się z Tekini dowiedziałem
wydaje mi się, że to nie ona była odpowiedzialna za nałożenie bana. Po dołączeniu na serwer zauważyłem, że wiadomości widza dotyczące obecności Matizacha jako moderatora były usuwane. Okazało się, że informacje związane z zakolakami były usuwane, a ja zostałem zbanowany prawdopodobnie, aby uniemożliwić mi poinformowanie Tekini, kim naprawdę jest Matizach. Starano się w ten sposób uciszyć niewygodne osoby. Po wyjaśnieniu sprawy Tekini nie była pewna, co zrobić. Wtedy do akcji wkroczył inny twórca, Sigu, który jest współwłaścicielem serwera. Jego reakcja była bardzo niepokojąca, ponieważ zdawał się zbagatelizować całą sytuację. Napisał, że Matizach jest już długo na serwerze, dobrze się sprawuje i nie ma powodu, aby go wyrzucić. Nawet jeśli doszło do banów bez uzasadnienia. Co szokujące, Sigu stwierdził nawet, że rozumie, dlaczego sprawa była uciszana i że sam również byłby zirytowany na miejscu Matizacha, choć sugerował, że zamiast banowania można byłoby zastosować łagodniejszą karę. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle miałoby się karać kogokolwiek za mówienie prawdy o kimś innym. Ostatecznie Sigu uznał, że jeśli Matizach pomaga, nie ma powodu, by go banować. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś, kto uczestniczył w obrzydliwych działaniach wspierając cyberprzestępczą grupę i nadal działa na serwerze, Tekini w roli moderatora. Pomijając obrzydliwe teksty na koncie Matizacha, wyzwiska związane z wagą oraz obrzydliwe rendery, które wysyłał, jednak dla Siga to wszystko nie ma znaczenia, dopóki Matizach im pomaga. Sigu stwierdził również, że nie zamierzają angażować się w dramę na YouTube, na co odpowiedziałem, że to nie jest drama, tylko realne niszczenie życia innym ludziom. Niestety wydaje się, że to nie obchodzi Siga, który podtrzymał swoje zdanie o wartości Matizacha na serwerze. Sytuacja w moderacji Tekini nie ulega poprawie, zwłaszcza gdy przyjrzymy się reszcie jej zespołu. Członek serwera został zbanowany za wspomnienie o obecności wtyki zakolaków i zadał pytanie, dlaczego otrzymał bana. W odpowiedzi moderatorzy stwierdzili, że jest to zwykły fan Mikiego, który, uwaga, mówi o obecności Matizacha tylko po to, by zdobyć u mnie rangę moderatora. Sugerowanie, że ktoś, kto ujawnia obecność wtyki zakolaków na serwerze Tekini, jest zazdrosny o pozycję oskarżonego i chce zdobyć rangę u mnie, jest kompletnie nielogiczne. Oskarżono mnie o nadawanie rang moderacyjnym przypadkowym osobom, co jest kolejnym farmazonem i pomówieniem, ponieważ na moim Discordzie nie ma w ogóle moderatorów, a jedynymi członkami administracji są najwyżej postawieni członkowie mojej ekipy. Kolejna osoba z otoczenia Tekini kompletnie nie rozumiała sytuacji i pytała, o jakie dowody na Matizacha chodzi. Kiedy dowiedziała się, o jaki film chodzi, stwierdziła, że skoro nagrał go jakiś no name, to ją to nie obchodzi. To wręcz żałosne, jak bardzo osoby związane z Discordem Tekini bagatelizują tak poważną sprawę, która dotknęła tak wiele osób. Gdy skonfrontowałem jednego z żałosnych moderatorów Tekini, tego, który mnie pomówił, całkowicie zignorował on sprawę, wysyłając gify i unikając odpowiedzi na pytania dotyczące pomówień wobec mnie. Plusem tej sytuacji jest jednak to, że moderator, który mnie pomówił, został zdegradowany na próbę, dopóki jego zachowanie się nie poprawi. Na zakończenie chciałem podkreślić, jak ważne jest to, abyśmy wszyscy byli czujni i reagowali na obecność szkodliwych osób w tej społeczności. To, co zostało ukazane w tym filmie, to dalej wierzchołek góry lodowej. Pamiętajcie, że zakolaki często ukrywają się, używając fałszywych kont, więc zawsze warto dwa razy zastanowić się, z kim mamy do czynienia. Jeśli zauważycie coś podejrzanego, nie bójcie się tego zgłaszać i nagłaśniać tę sprawę. To bagno zakorzeniło się tak mocno w tej społeczności, w rangach administracyjnych, w znajomościach z youtuberami, jednak wspólnie reagując jesteśmy w stanie to zmienić. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw komentarz o treści: upadek.